Na zaproszenie prezydenta Włocławka Andrzeja Pałuckiego dzisiaj przybyli do ratusza emerytowani pracownicy Urzędu Miasta. Takie spotkania są momentami, w których towarzysko można sobie porozmawiać z koleżankami i kolegami, z którymi się na co dzień nie spotykamy, wymienić poglądy na temat życia codziennego, ale i podzielić się swoimi osobistymi troskami, ale chyba, a mam nadzieję, że tak jest w przewadze, radościami życia codziennego. Lata przepracowane w Urzędzie Miasta wywołują szereg miłych wspomnień. Ja do Urzędu Miasta przyszłam jako pierwszy pedagog z przejętymi przedszkolami. Potem przejęliśmy szkoły i potem szkoły podstawowe, potem średnie. Bardzo dobrze mi się zawsze pracowało z prezydentami. Natłok prac i kontakt z ludźmi, z mieszkańcami miasta, to był taki, że drzwi się nie zamykały. Nie była to monotonna praca, że powielało się ciągle te same sprawy, ciągle było coś nowego. Przez lata zmienił się sposób pracy w urzędzie, ale jedno pozostało niezmienne. Ilość petentów przybywających co dzień do ratusza, z którymi po latach spotykają się często emerytowani pracownicy na ulicach. Widzą, rozpoznają, jest to bardzo miłe, kłaniają się. Ja oczywiście nie rozpoznaję par, bo wiadomo, że to są młodzi ludzie i nie jestem w stanie zapamiętać, czy to właśnie ja udzielałam ślubu, ale oni pamiętają. Nie zabrakło smacznego poczęstunku i występu podopiecznych Iryny Griszczuk, tańczących w ramach sekcji Włocławskiego Centrum Kultury. Monika Grzanka, Telewizja Kujawy.